wizytówki, nieodłączny element spotkań biznesowych. Pozwalają na nawiązanie cennych kontaktów, które z czasem mogą się przełożyć na intratne umowy handlowe. Dlatego tak istotne jest ich wykonanie. Żeby zobaczyć, w jaki sposób produkowane są wizytówki, odwiedziliśmy drukarnię Chroma w Żarach. Tutaj wykonywane są zarówno małe nakłady, około 50 sztuk, jak i duże zlecenia na kilka tysięcy wizytówek. Praca w drukarni idzie zatem pełną parą. Zamawiając do godziny 14 w naszym sklepie online, wysyłka jest jeszcze dzisiaj, tym samym czas realizacji zleceń jest ekspresowy, zamykamy go w kilku godzinach. Praca nad wizytówką zaczyna się od złożenia zamówienia na stronie internetowej. Następnie dział DTP przygotowuje zlecenie do realizacji. Powstaje projekt matrycy drukarskiej. To dzięki niej obraz zostanie przeniesiony na papier. Teraz odwiedzamy dział CTP. Matryca pokryta jest w całości emulsją światłoczułą. Laser naświetla na niej punkty, tak zwany raster, który utworzy obraz. Emulsja jest zmywana, a na matrycy zostaje wzór naświetlony przez laser. Uzyskujemy cztery matryce, a każda z nich odpowiada za jeden kolor. Cyan, magenta, yellow i black. A więc cała paleta cmyk. Gotowe matryce trafiają do działu druku. Tutaj z magazynu przywożony jest również papier. Arkusze bądź ogromne, ważące około 1,5 tony rolki. W każdej z nich znajduje się około 12 km papieru. Proces drukowania odbywa się na nowoczesnych maszynach drukarskich. Każdy z zespołów drukujących odpowiada za inny kolor. Tutaj widzimy 8 zespołów, co oznacza, że maszyna drukuje z dwóch stron. Drukarz w zespołach drukujących zapina matrycę. Następnie rozpoczyna się proces drukowania. Wewnątrz maszyny wałki rozprowadzają farbę drukarską i przenoszą ją na matrycę, a następnie na gumowy cylinder pośredni. Ten odbija obraz na papierze. W każdym zespole kolejno nakładane są poszczególne kolory. Po nałożeniu na siebie cztery obrazy rastrowe utworzą wielobarwny obraz. Żeby usprawnić procesy produkcyjne, w drukarni Chroma powstał dział badań i rozwoju. W dziale badań i rozwoju analizujemy obecnie stosowane technologie, usprawniamy i zwiększamy ich efektywność. Obserwujemy trendy w branży poligraficznej oraz wyszukujemy nowych, innowacyjnych technologii w druku. W dziale wdrożony został m.in. system suszenia arkuszy za pomocą wysokoenergetycznych promieni HUV. Dzięki temu dwukrotnie zwiększyła się wydajność maszyn drukujących. My zaglądamy jeszcze do działu druku cyfrowego. Ta technologia pozwala na wykonanie mniejszych nakładów, nawet pojedynczych egzemplarzy. Tutaj wizytówki są uszlachetniane poprzez lakierowanie, foliowanie, złocenie. Wydrukowane wizytówki razem z innymi produktami trafiają do introligatorni. To w introligatorni. Większość oferowanych przez nas produktów nabiera kształtów konkretnego wyrobu. Arkusze przyjeżdżające z druku zostają tu rozkrojone, a następnie kierowane są do dalszej obróbki. Wizytówki są docinane do formatu. Dodatkowo mogą mieć zaokrąglone narożniki przy pomocy wykrojnika. Następnie pakowane są do białych kartoników i przygotowywane do wysyłki. Jeszcze tego samego dnia, w którym zostały zamówione, odbierze je kurier. W drukarni Chroma codziennie drukowanych jest około 100 tysięcy wizytówek, 28 tysięcy plakatów, prawie 2 miliony ulotek oraz 95 tysięcy katalogów.